Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, przychodzę do was dzisiaj z nową dawką sneak peeków. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie Power League, czyli nową ligę, która zostanie wprowadzona wraz z nową aktualizacją zamiast trybu Power Play. I zobaczymy, jak wygląda cała rozgrywka właśnie w tym oto trybie. Kiedy będzie aktualizacja? Na chwilę obecną nie wiem, ponieważ Supercell boryka się z różnymi problemami, bugami, które pojawiły się w nowej aktualizacji. Na oficjalnym Twitterze też ogłosili, że niestety aktualizacja musi zostać przełożona. Na kiedy? Nie wiem, mam nadzieję, że zostanie ona dodana już w przyszłym tygodniu, może i w poniedziałek, może i we wtorek. Więc mój drogi przyjacielu, jeżeli chciałbyś, aby pojawiła się aktualizacja, najlepiej już dzisiaj, no to łapeczkę w górę. No to będzie znaczyło, że trzymasz kciuki za Supercella, żeby wypuścili jak najszybciej nową aktualizację. A teraz, moi drodzy, obejrzyjmy dwa krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel. Mega serduszko dla każdego wspierającego. Pamiętajcie, jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farel, nagrywajcie to, podsyłajcie na mój email kod farel@gmail.com. A jeżeli twój krótki filmik pojawi się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygrałeś kod PSC o wartości Megaboxa. Moi drodzy, standardowo zapraszam jeszcze wszystkich na pixieshop.pl po przekozackie koszulki z kolekcji The Farel Team. Kolekcja bandanowa jest dostępna w trzech różnych kolorach, we wszystkich rozmiarach. Wszystkie rozmiary już są dostępne. Zaglądajcie, link do sklepu znajdziecie w opisie, przeglądajcie ofertę. A ja teraz zapraszam na moje konto w wersji deweloperskiej. Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną Panda, siemaneczko. Siemka. Dzisiaj, moi drodzy, zmierzymy się w Power League. Jak widzicie, mamy 4 na 6 graczy dostępnych. Czekamy jeszcze na 2 ziomków i lecimy. 5 na 6, moi drodzy, jeszcze jedna osoba i dołączamy. 6 na 6 i mamy, moi drodzy, zbiory klejnotów. Dobra, na początku rzucamy monetą, niebiescy zaczynają. Okej, okay, kogo mam zbanować, tak? Jaka ty jest nie mapa? Banujesz teraz. Ty... Ja nie banuję? Kodigo, on banuje, ma koronę nad swoim głową. Okej, okay, ja już chyba wybrałem sobie postać, tak? Tutaj star powery, okej, okay, to. Dobra. No i chyba będzie git. Wybrano. Trzeba potwierdzić, jeszcze raz nacisnąć. Tak, tak, no. Okej, okay. Czy na pewno, czy na pewno, okej. Okay. Zbanowali Edgara i Dynamike'a. No dobra. O, i czekamy jeszcze na jednego ziomka, tak? Rozumiem. Nową postać. Dobra, zaczynamy. Ej, wygląda to całkiem fajnie, co nie? Tak jest. Coś mam teraz kliknąć, czy po prostu czekamy? Ostatnie przygotowanie. Gadżet możesz sobie pozmieniać, wiesz, jak chcesz. Aha, gadżet. W sumie, wiesz co, nie chcę. Nie chcę, zobaczymy, ja jak nam pójdzie. Ja sobie starpera zmieniłem. Będę się fokusował na tobie. Lecimy. 2 winy musisz zrobić, żeby ze mną wygrać. No dobra, dobra, postaramy się tutaj coś zrobić. W tym temacie leżę elegancko. No, ten kiełek o będzie męczący. No dobrze, dobrze nam tutaj idzie. Dobra, dostali. O nie, Penny Mortar, najgorzej, najgorzej. Chłop, nie no, chłop! Z tym. Chłop wchodzi pod wagonik. No XD po prostu. Samobójca. Macie zara po mortarze. Ja tutaj taktycznie rozgrywam to wszystko. Gdzie mi tu mortar niszczysz? Chodź tu. Dobra, no padam. Dawaj, robię go. Dobra, leży. Idź stąd, idź stąd. Kroję, 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 kroję. Uciekam, dostaję wagonem, uciekam! Będę leżał. Leżysz. Nice. Rzuciłem niedźwiedzia, czy nie? Nie zdążył polecieć. Nie, no najgorzej. Ja mam jakichś amatorów w drużynie. Widzowie, porażka. Porażka ale, totalna. Ja czwarty raz gram i czwarty raz wygram? Nie no, nie idzie patrzeć. Dobra. No, pięknie. Nie no, Linek. Kurczę. GG. Te macie drugą szansę teraz. Dobra. Ale że on tak się wyłożył plackiem? Okej, okay. I teraz rozumiem, że drużyna czerwona wygrywa i gramy BO3, czyli do tak naprawdę 2 zwycięstw, tak? Tak, że teraz tak, jakby był remis, to gramy jeszcze dogryweczkę. No dawaj, przyjacielu, do mnie. Nie świruj. Okej, okay. Mamy niby jakiś tutaj przyspieszacz, ale mój ziomek. Ja się pytam, skąd on ma kod twórcy, jak on stawia ulepszacz na torach? Różne taktyki są w BS-ie. No właśnie. My nic tutaj nie zrobimy, nie mamy szans najmniejszych. No, chodź tu, chodź tu. Nara, Panda. Skrajałem ci power. Nie wiem jak iść, bo mnie wagon gonił. Dobra, kolejny gemik.
Gdzie tym poko? Dobra, chodź, trzymaj go tu na dystans. Trzymaj, chłopa, trzymaj. Dobrze. Jazda z nim. Łatwiutko. Nie. Dawaj. Przeżyłem. Przeżyłeś to? Tak. Najgorzej. Dawaj. Okej, ja tutaj walczę ostro. Panowie, walczcie tam do końca. Dobra, padli. Czekam. Ta Penny, najgorsza. Kiełek, zostaw mnie. Panowie, dawajcie, 7 power cubesów mam, oni 6. Jesteśmy w stanie tutaj coś ugrać. No nie, dobra, żyję. Weź tego. Stun! Leży. Porobiłeś mnie. Nice. S, idźcie po te cuby. Podnoś to i uciekaj! Wariacie, podnoś to i uciekaj! Dobra. 10 jest, okej. Okay. Ojej, chyba nam się nie uda. Chyba twoi teammatesi tam. Stun, leży kiełek! Trzecia gierka. Tak jest. No nie! Wow! Serio? Prawie to zbierałem. 1-1! Lecymy! Powiem ci, że ten power play zapowiada się naprawdę ciekawie. I co? Po prostu po tym, jak to skończymy, kończy się jakby taki mecz power play, tak? I wybieramy kolejną drużynę. Tak jest. Aha. O, chodź tu. Dobrze. Leżę. Nie, no, tym bólem gra. Strasznie tym bólem gra. Okej, to jakaś Penny stoi w krzaku. Nie, no bez sensu był ten gadżet. Przegracie teraz. Pogram. Przegramy, nawet nie możemy podejść, nie? Ciężko jest. Nice. Nie ma szans, GG. Mamy 10. 1 i zwycięża drużyna Pandy, GG. Lecimy z kolejnym meczem, tym razem gramy nagrodę. Niebiescy zaczynają, czyli ja, tak rozumiem? Jaka jest mapa, pokażcie. Taka, a już wiem, kogo tutaj banujemy na ostro. Gdzie jest bo? Gdzie jest bo? Ja ci powiem, gdzie jest bo. Bo jest zbanowany. A, bo już jest zbanowany, dobra. Nie no, blokada, zablokowałem, teraz Farel wybiera. No ja też zablokować mi tą samą postać. Wybrać, wybrano, dobra. Okej, no i mi się wydaje, że to będzie git. Ja wybrałem, no tak, teraz na... Trzeba czekać. Trajso, tak? Nie, teraz Puki z mojej drużyny. Teraz Trajso. Teraz Trajso, zaznaczył sobie, okej. Ja. Dobra, wszystko jasne, czyli każdy ma swój po prostu czas i po kolei lecimy. Pamiętajcie, widzowie, że jeżeli wybierzecie tryb solo, to nie natraficie na osoby, które grają w teamach, na przykład się komunikują, bo wybierając solo, gracie tylko z osobami, które kliknęły losowość i wybieranie, dobieranie graczy solo. Jeżeli wybierzecie trójki, no to gracie z prawdopodobnie składami, które grają zawsze tym składem i trenują sobie po prostu, może do mistrzostw świata, nie wiem. Lecimy, Panda. Może tym razem uda nam się wygrać. Okej. Let's go! Ale jak się skina wybiera w sumie? Czekaj, bo nie wybrałem skina. Skina musisz wybierać przed dołączeniem w matchmaking. Aha, dobra. Przed dołączeniem w matchmaking wybieram skina. Dobra, bo teraz sobie gram zwykłą Ems. A w sumie zapomniałem, że na koncie deweloperskiej... O ty chamie. No dawaj tą Rose'ą! Powiem tyle. Chłop najzwyczaj w świecie troluje gierkę. Ult! Ale wyjechał ult. Ja dziękuję. Ale pięknie wam porobiłem Jesse, let's go. Dobra, Edzio nie żyje, wasz. Ja żyję, ja mam dużo gwiazdek. Tara nie żyje. Oj, padniesz. O, Edgar ty. Nie żyje. Dobra, jest to najlepszy w mojej drużynie. Skąd? Wypadł, dobra, Rose'a. Porobiłem cię chyba. Dobrze. Tak, mnie zabiłeś, ale Rose'a jeszcze się obroniła. Nara, nie, Panda! No. Najgorszej. Nie! Jest, 29 gwiazdek, let's go. Nie no, idealny to był ult Tary, a Edgar na to wskoczył na ulcie i nas porobił. Piękna sprawa. Dawajcie, panowie, lecimy do końca. Siema, porobiłem wam Jesse. Siema, Farel, chodź tu. No, nie, porobiłem. 26, 31. Jeszcze Edgar na mnie leciał, no.
Spróbujmy jeszcze raz, runda numer 2. No zobaczymy, czy nam uda się teraz wygrać. Jak tam moi teammate'ci ogarniają tą gierkę, czy nie ogarniają tej gierki? Nie wiem, ale Jessie padła. Ty też. Dobra. Rosa też. Nie no, moja drużyna jest najlepsza, uwielbiam. Nie, zostaw no mnie. Co? 77 HP, nice. Nie no, ten... Jak Rosa się boi Edgara, to po prostu nie wytrzymam za chwileczkę. Siema. Przeżyłeś to jakim cudem? Nie wiem, jak ty to przeżyłeś, ten gaz mój łzawiący. Siema. Chodź tu, chodź. Siema, tu, siema, chodź. Siema. Dobrze, nice. Czy oni się biją u was na respie? Po co? Po co, panowie? Nie wiem, gdzie ty jesteś, kurczę. O, teraz wiem. I Edgar wskakuje. Ult potężny. Ta, i Edgar pięknie na tobie wskoczył. No nie, no masz lepszych teammate'ów, no stary. Mi dobrało kasztanków. Nie oszukujmy się. Ale że ja w ciebie wjeżdżam jak szef? No zabij tą Rosą! Nie, porobiła mnie. Porobiła cię? No to dobra, no. Chociaż tyle dobrze. Nice, 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 panowie. Cofamy się, cofamy się. No, cofajcie się. Ale że on tak wjeżdża. Dobra, nice, porobiona. Ale że Farel was tak zrobił. Ale że Farel was tak zrobił. Ja wiedziałem, że ty próbujesz tutaj od tyłu nas porobić. No i GG. Nie no. 34. Moi teammate'ci, amatorzy. Moi kochani, jak widzicie, już dostępny jest skin przemytniczki Penny, Smuggler Penny, która będzie do odblokowania za 25 tysięcy gwiezdnych żetonów, które możemy zdobyć w Power League. No to teraz na samym końcu przetestujmy sobie naszą Smuggler Penny, przemytniczka Penny, wypróbuj i zobaczmy, czy faktycznie jest ona bardzo, bardzo fajna. I czy jest oczywiście warta swojej ceny. Strzelmy. Strzela pociskiem, który leci w linii falującej, jest to jakaś czaszeczka, no fajnie to wygląda, rozbija się na jakieś kawałki innej grafiki, chyba tak, to nie są już monety, tylko jakieś nieznajome mi grafiki, nie wiem jak to nazwać. Postawmy sobie teraz mortar i jak wygląda mortar? Mortar to jest takie kozackie działo, które strzela, zobaczcie, taką jakby elektryczną kulą ognia. Wow, fajnie to wygląda. Użyjmy gadżetu. Jeszcze raz. I używamy gadżetu. Gadżet wybucha. No i jakiejś dodatkowej animacji, jakiejś superranckiej to nie ma. 25 tysięcy gwiezdnych żetonów. No, trochę dużo. Ale w skali od 1 do 10 oceniam na mocne 7. Bo jej działko mi się podoba, bo jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. No i niestety, moi kochani, nie udało mi się wygrać z pandą. No bo miałem tak naprawdę słaby team. Sami szczerze ocencie. Gdybym miał chociaż jednego chłopa, który lepiej grał, no to na pewno by mi się udało cokolwiek wygrać. Ale mam nadzieję, że i tak wam się odcineczek podobał. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na pixieshop.pl, wspierajcie z kodem Farel w sklepie Brawl Stars, jeżeli robicie jakieś zakupy. Ja dziękuję wszystkim za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już jutro, bądź też pojutrze.